tylko udawał dla swojej własnej normalności, że życzy mi szczęścia w rozmowie z Emmy. I jeśli mogę, and if I squint. A jeśli nie uda mi się, to całe to porównanie do kart, o którym mówił, również też tu działa. Czas wyłożyć to wszystko na stół. Czy zobaczyć, czy udałoby mi się do tego namówić Emmy. Z poczuciem czegoś zbliżającego się celowości idę do pokoju Emmy. Przeskakuję schodki prowadzące do jej pomieszczenia i pukam w jej drzwi. Kto tam jest? Kto tam jest? To dziwne. Jej głos wydaje się zatrzymany w gardle. Hej, to ja. Pomyślałem, że wpadnę. Hisao? Wyjdź! Sięgam w dół, aby otworzyć drzwi, żeby tylko zobaczyć, czy są zamknięte. Jest coraz bardziej ciekawie. Twoje drzwi są zamknięte. Tak, przepraszam. Daj mi chwilę. Po kilku chwilach Emmy otwiera drzwi, uśmiechając się. Przepraszam, musiałam włożyć swoje nogi. Trzymałam. Pomimo swojego uśmiechu zdecydowanie coś jest nie tak. Oczy Emmy są odrobinę czerwone i wygląda na to, że płakała. Hej, żaden problem. Czy wszystko w porządku? Tak, w porządku. Po prostu wyglądasz, jakbyś płakała. No tak, Hisao, jest świetny, startujesz z tym wszystkim. Co? Nie, jestem w porządku. Cieszę się, że cię widzę. Wykropkowuję to długim pocałunkiem, który kontynuuje się, kiedy drzwi zamykają się za nami. Wiem, co chcę teraz zrobić. Jestem również boleśnie świadomy tego, jak bardzo ja tego chcę, ale... Przełamuję pocałunek z odrobiną samokontroli, która praktycznie prawie że mnie zabija. Hej, poczekaj. Oczy Emmy błyszczą ze zdziwienia. Poczekać na co? Musimy porozmawiać. Czy to nie ja powinnam tak powiedzieć? Nie jest to dobra rzecz do powiedzenia w ogóle. No, w zasadzie to ma rację. Zwykle jest to wprowadzenie do zerwania. Czy preludium do kłótni. Może mogłaby to być dobra rzecz tym razem. Przynajmniej taką mam nadzieję. Czy możemy przynajmniej wejść na łóżko? To mój pierwszy dzień z powrotem na protezach i nadal się przystosowuję. Poza tym pielęgniarz powiedział, że że nie powinnam ich nosić tak często, ponieważ bieganie kładzie tak wielki nacisk na nie. Nie mogę się z tym kłócić. To pułapka. Oboje to wiemy. Ale oboje się nie przejmujemy. Z drugiej strony jest niesamowicie ciężko zdenerwować się w łóżku z obiektem swoich uczuć, więc może to też jest motywacja. Kładę nogi Emmy przy łóżku i siadam obok niej, kładąc swoje ramię wokół jej ramion. W ciszy cieszymy się po prostu, mogąc być w tej pozycji znowu przez kilka minut. Wtedy oczywiście muszę to zrujnować, otwierając swoje usta. Słuchaj, ja wiem, że miałaś dość ciężki czas w ostatnich chwilach. I chcę ci z tym pomóc. Myślałem, że to tylko egzaminy cię dręczą, ale teraz, kiedy przychodzę do twojego pokoju i płakałaś i... Zabija mnie to. Ale nie mogę zrobić nic, jeśli nie porozmawiasz ze mną o tym. Mówiłam ci, jestem w porządku. Nie, nie jesteś. To oczywiste, że coś cię zżera.
możesz mi powiedzieć, wiesz? Jest delikatne, delikatne zwiększone napięcie w głosie Emi. Dlaczego moje powiedzenie, że jestem w porządku, nie wystarcza? Martwisz się, rozumiem to. To w porządku. Ale ja też jestem w porządku. I to nie jest nic, czym musiałbyś się przejmować. Nie śpisz i odpływasz dużo częściej niż Rin. Nie wydaje mi się to jako bycie w porządku. Ja po prostu chcę pomóc. Aha. Tak, i nie lubię widzieć cię w taki sposób. Chcę, żebyś była szczęśliwa, wiesz? Mam uczucie, że wyszło to niewłaściwie, ponieważ Emi spogląda na mnie lodowato. Więc chcesz mnie naprawić, Hisao? Zdecydowanie staje się zdenerwowana. Chcesz wkroczyć na swoim białym rumaku i uratować dzień? Zakończyć koszmary, bóle z fantomowymi kończynami? Odzyskać to, co zostało utracone? Jej głos zamiera jej w gardle i łzy zaczynają płynąć. Więc nie możesz! Nikt nie może! I nikt tego nie zrobi! Jestem tak zszokowany jej nagłym atakiem, że pozostaje cicho. Żadne z nas nic nie mówi przez chwilę. Jestem zaskoczony tym, że Emi zaciska mnie zamiast odepchnąć mnie. Po głębokim wdechu zaczyna mówić znowu. Słuchaj, przepraszam. Po prostu są te koszmary. O wypadku. Wypadek. Powinienem był wiedzieć. Odebrały jej nogi, ale nigdy w zasadzie nie rozmawialiśmy o tym oczywiście. I zwykle radzę sobie z nimi dobrze, ponieważ mogę biegać. Bieganie oczyszcza moją głowę jak nic innego. Nie chcę musieć martwić się o cokolwiek, kiedy biegam. Po prostu koncentruję się na oddychaniu, na rytmie. Jest w taki sposób łatwiej. Życie jest łatwiejsze w taki sposób. Po prostu pomaga mi to iść do przodu, wiesz? Nic innego nie ma znaczenia, tylko przekroczenie kolejnego zakrętu. A kiedy jest kolejny zakręt i kolejny, aż nie mogę więcej lub myśleć więcej, czy robić cokolwiek, aby lub robić cokolwiek innego nad spowolnienie i przejście, aż złapię swój oddech znowu. Po czymś takim nic innego nie ma dla mnie znaczenia. Ale tkwiłam w tym cholernym wózku zbyt długo, więc nie miałam ujścia. Dziś po prostu jakoś to mnie... jakoś wykipiało to we mnie. Powinnaś była ze mną o tym porozmawiać, wiesz? Nie musiałaś robić tego sama. Emi uśmiecha się smutno, jakby starała się wytłumaczyć dziecku, że ogień parzy. Tak, zrobiłam to. I robię to. Ale dlaczego? Dlaczego musisz iść przez to sama? Dlaczego nie możesz zaufać mi wystarczająco, aby pozwolić mi ci pomóc? Znowu ten uśmiech. Emi pochyla się i całuje mnie w policzek, prawie niczym matczyny gest. Zostawia usta blisko mojego ucha, kiedy wyznaje tą jedną rzecz dla mnie. Ponieważ, Hisao, już wcześniej wszystko, co miałam, zostało mi ode mnie oderwane. Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby stało się to znowu. Przerywa, jak gdyby niepewna, czy w ogóle powinna kontynuować. Czuję gwałtowne uczucie zaciskające mój brzuch. Kontynuuję. Więc nie mogę na tobie polegać. Czy na pielęgniarzu, czy na kimkolwiek innym. Tylko ja. I w taki sposób właśnie to będzie.
Po tej krótkiej wypowiedzi spogląda w dół i zakrywa swoje usta tyłem swojej dłoni. Rozmowa wyraźnie się zakończyła. Szukam w głowie czegoś do powiedzenia, ale nie mogę nic wymyślić. Ja... Może powinienem pójść. Póki co. Mam coś do zrobienia. Emi nawet nie spogląda w górę. Brzmi tak zmęczona lub z ulgą. Nie mogę stwierdzić, które. Dobrze, Hisa. Pójdź zająć się tymi rzeczami. Do zobaczenia jutro. Schodzę z łóżka i idę w kierunku drzwi, zatrzymując się w progu. Hej, Emi. Tak? Tysiąc rzeczy, które chciałbym powiedzieć. Jestem kompletnie... Mam kompletny mentik w głowie, aby którykolwiek z nim powiedzieć. Po tym, że przyznała, że nigdy nie pozwoli mi się zbliżyć, czuję, jakby mój świat właśnie został oderwany mi. Co się stało w tym wypadku? Wiem, że straciła nogi, ale to nigdy nie zdawało się jej dręczyć. Co tam się stało? Co mogło przerazić dziewczynę tak mocno, że nawet nie zaakceptuje pomocy? Nawet od kogoś, kogo kocha. Nie mam pojęcia, ale chcę wiedzieć. Chcę wiedzieć tak mocno, że odmowa odpowiedzi mi czuje się niczym nóż w moim brzuchu. Hisao? Co mówiłeś? Nadal stoję w drzwiach. Nic. Nieważne. I zamykam drzwi. Idę w dół korytarza. W dół schodów. Za drzwi. W mrok. Jakoś wracam z powrotem do swojego pokoju. Mój umysł zasuwa. Zasuwa mocno. I szybko dociera donikąd. Nie mogę wymyśleć, w jaki sposób poradzić sobie z tym. Myślałem, że robienie postępów będzie dobrą rzeczą. Trzymanie się przeszłości, której nie mogę zmienić. Życie w teraźniejszości i spoglądanie w przyszłość. Po tej rzeczy z Emi już nie jestem tego tak pewny. Mówiła prawdę. Łatwiej jest patrzeć na następny zakręt, ignorując ścieżkę przebytą wcześniej. Żadnego zmartwienia przeciwnikiem zostawionym z tyłu. Żadnych zmartwień oglądającymi z na boku. I niestety ani chwili, aby przejmować się pozostającymi członkami drużyny. Rzucam się na łóżko, spoglądając na róg swojego sufitu, jak gdyby odpowiedzi, które chcą, były tam napisane. A oczywiście nie mam takiego szczęścia. Dosłownie ucieka od czegoś. Ale czy ja nie robiłem tego samego, starając się jak najlepiej zapomnieć o swojej hospitalizacji? Poprawiam swój stan, ale moje zdrowie nie naprawi się magicznie samo z siebie. Emi ma dwie nogi zamiast serca, aby sobie z nim radzić. Ale one też magicznie się nie naprawią. Może są naprawione do takiego stopnia, w jaki tylko mogą zostać naprawione. Pokój staje się coraz ciemniejszy. Aż nie mogę w zasadzie stwierdzić, że patrzę na róg. Poranek zbliża się za szybko, na piętach bezsennej nocy. Czy w taki sposób Emi spędza swoje noce? Patrząc na ścianę czy sufit, starając się zatrzymać przed myśleniem o czymkolwiek to jest. O niej w moim przypadku. To zaciśnięte uczucie w moim brzuchu nadal tu jest. Nie mogę na tobie polegać. Słowa wypowiedziane tak
ale tak spokojnie. Jak gdyby dręczyła mnie, czy karciła mnie za sugerowanie, że ziemia jest płaska. Tak musi być. Tak jak musi być z się. Czuję się tak okropnie, że prawie decyduję się nie pójść biegać. To byłoby głupie, oczywiście. Nie jest to coś, co powinienem robić, aby tylko ją zobaczyć. Pewnie to był oryginalny powód, ale teraz jest to coś więcej. Zacząłem cieszyć się samym biegiem. Co gorsze sposoby na poprawienie krążenia. Nigdy nie pomyślałbym, że powiedziałbym to po tym pierwszym tygodniu, ale czułem się dużo lepiej po biegu. Jak gdyby nieważne, co jeszcze dzisiaj zrobię, przynajmniej zrobiłem tą jedną rzecz. Wybudza mnie to również i Emi sama powiedziała, że biegi zawsze oczyszczają jej myśli. Może pomogą oczyścić też moje. Mam taką nadzieję. Poranek jest chłodny i czysty, jeśli odrobinę wilgotny. Lato zdecydowanie uwyraźnia się. Emi już rozciąga się, kiedy się zbliżam i wita mnie z uśmiechem i machaniem dłonią. Hej, Hiso! Widok jej tak radosny jest jak kopnięcie w jaja. Jak ona może być tak szczęśliwa po wczorajszym? W połowie jej macham i jestem zaskoczony, że wita mnie przytulenie. Hej, o wczorajszej nocy. A nadchodzi. Chciałam powiedzieć dziękuję. Udało mi się trochę przespać po raz pierwszy raz od długiego czasu i sądzę, że to z powodu naszej rozmowy. Więc dziękuję. Jak mogła spać lepiej po naszej rozmowie? Praktycznie powiedziała mi, że nie chce się do mnie więcej zbliżyć. I to pozwoliło jej spać lepiej? Przepraszam, ale co do cholery? Emi w ogóle nie zauważa mojego zdziwienia lub wybiera niezauważenie go. Już nie mogę w zasadzie stwierdzić z nią. A, żaden problem. Cieszę się, że pomogło. Jad, który grozi, że opadnie z mojego głosu, jest pod kontrolą teraz. Ale sądzę, że byłoby lepiej zacząć biegać, zanim zrobię coś głupiego. Emi wydaje się równie chętna, aby zacząć. I już po chwili biegamy wokół boiska. Potrafię stwierdzić, że czuję się dużo bardziej rozluźniona. Jej bieg powrócił do bardziej gładkich rów, bardziej... bardziej ozdobnych ruchów, które pamiętam z czasów, kiedy po raz pierwszy ją obserwowałem. Jest to wyraźny kontrast do prawie brutalnego sposobu, w jaki przeciągała się po bieżni te ostatnich kilka dni. Nasza rozmowa rzeczywiście wydaje się, że jej pomogła. Szkoda, że nie mogła pomóc mi. Wracam do rytmu biegania, zastanawiając się nad tym, kiedy nie mogłem pozwolić sobie na myślenie nad czymkolwiek więcej, nad utrzymywanie mojego oddechu stabilnym i nogi pracujące. Jak sądzę, te dni już dawno minęły. Przynajmniej przez te pierwszych kilka okrążeń. Zirytowany brakiem sukcesu w oczyszczeniu swojej głowy, przyspieszam tempo. Ach, to płonące wrażenie w moich nogach. Oddechy stają się napięte w mojej piersi, uderzenia mojego serca. Na co nadal muszę uważać. Ale rzeczywiście wydaje się, że stało się silniejsze. Czuję, jak pompuje krew przez moje żyły. Dźwięk dudni w moich uszach, ale zamiast być spanikowany tak jak w zaśnieżonym dniu, zamiast tego czuję się radośnie.
Tak, to działa. Moje serce, ta cholerna wada, która spowodowała, że w ogóle tu trafiłem, poprawia się. Teraz będę mógł radzić sobie, teraz mogę sobie radzić z nim i może jednego dnia będę mógł przestać się martwić aż tyle. Teraz nie ma znaczenia, że nie mam pojęcia, co zrobić w temacie Emi i mnie. Wszystko, co ma dla mnie znaczenie, to moje ramiona i nogi, które nadal pompują w koncercie ze sobą. Nadal pompują w tandemie ze sobą. Nic innego. Kiedy docieram do ostatniej rundy, przypominam sobie, że bieganie rzeczywiście pomaga. Choć nie aż tyle, jak miałem nadzieję. Czuję się lepiej i kiedy chodzę tych ostatnich kilka okrążeń, aby ochłonąć, zaczynam pamiętać o ostatnią noc w odrobinę mniej emocjonalny sposób. Emi chce, abym się od niej odizolował. Nie mogę się do tego zmusić. Musi być jakiś sposób, żeby to wyminąć. Musi być jakiś sposób na wypośrodkowanie tego, które mogę uzyskać. Nie jestem pewien, jakiego rodzaju mogłoby to być wypośrodkowanie. Cholera. Prawie czułem się optymistycznie. Niezły bieg, Isao! Naprawdę się poprawiłeś! Niezły bieg. To wszystko, na co mogę mieć nadzieję teraz, prawda? Gratuluję, Isao. Jesteś żałosny. Muszę zmienić swoje nastawienie. No wiesz, jestem całkiem zajebisty. I mimo wszystko mówię rzeczy takie, których naprawdę nie mam na myśli. Już za chwilę będę równie dobry w ukrywaniu swoich problemów jak i Emi. Ha! Lubię tak myśleć! Dlaczego ona mi to robi? Mówi coś takiego z nagłym afektem w swoim głosie, który powoduje, że moje serce podskakuje. Nie myśli tak. Nie może tak myśleć. Muszę radzić sobie dużo gorzej niż myślałem, ponieważ Emi spogląda na mnie uważnie. Znienacka, przepraszam, za moment będzie drugi. Hej, czujesz się dobrze? Może powinniśmy pójść do pielęgniarza, co? Nie chciałbym się załamać przy tobie. Emi jest odrobinę zszokowana moim gorzkim tonem. Nie mów tak! Już raz to zrobiłeś, wiesz? Dlaczego zachowuję się tak przyjaźnie? Nie przejmuję się tak naprawdę. Myślałem, że już mi to powiedziała. Ale pomimo tego wszystkiego... Przepraszam ją. Mimo, że nie powinienem musieć. Mimo, że prawdopodobnie tylko tak gra ze mną. Przepraszam. Chodź, pójdźmy do pielęgniarza. Nie mogę się uspokoić cały ten czas. Za każdym razem mam wrażenie, jak gdybym przeszedł nad tym, co się stało zeszłej nocy. Emi robi coś lub mówi coś takiego, co pokazuje uczucie. A ja wracam do samego początku. Obraz jej kończącej tą rozmowę ze mną dręczy mnie. To było jak ostatnie przekręcenie noża, które zostawiło mnie pozbawionego jakiejkolwiek nadziei, że Emi i ja moglibyśmy być czymś więcej niż jesteśmy. A czym jesteśmy w tej chwili? Odrobinę więcej niż przyjaciółmi, którzy czasem się ruchają. I naprawdę to nie tak, że nie cieszy mnie czas spędzony, który spędzam z nią. Już to powiedziałem wczoraj sam. Prawie nie chcę mówić jej czegokolwiek. Czy mógłbym w ogóle wskoczyć wtedy i pozwolić to odjechać? Drugi. Bardzo blisko nie powiedziałem jej w ogóle nic i miałem tylko wskoczyć na to łóżko i przejechać przez to, prawda? Hmm.
z bieganiem, z tym wszystkim przebiegającym przez moją głowę. Jestem przed biurem pielęgniarza, nadal zasmucony, kiedy on bada Emi. Emi wyskakuje ze drzwi, daje mi pocałunek i wybiega do pryszniców, jak zakładam. W tym czasie pielęgniarz zachęca mnie do swojego biura, aby dać mi rytualne sprawdzenie.